Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na wspólne oglądanie nowych książek. Nowych u mnie, bo jedna z nich to wcale nie taka nowość, to jest książka, którą można zaliczyć do klasyki swojego gatunku. Ale o niej powiemy sobie na samym końcu. Zaczniemy od książek względnie nowych, które podzieliłam na trzy takie umowne kubki. W jednej z nich mamy książki o tym, jak żyć. W drugiej kupce są książki o tym, jak jedni ludzie wykorzystują innych ludzi. I trzecia kupka to książki dotyczące sztuki życia. Zaczynamy od tych pierwszych. Książki o życiu. Mam takie cztery. I na samej górze położyłam najnowszą książkę z wydawnictwa poznańskiego, z serii skandynawskiej, czyli Ucieczkę Karla Frode Tilliera. Ta niezbyt gruba książka opowiada o pewnej parze. Ci ludzie byli kiedyś ze sobą w związku, byli ze sobą blisko, ale teraz spotykają się na cmentarzu, bo właśnie zbliżają się pierwsze święta, które będą celebrować bez swojego syna. I chociaż się od siebie oddalili i chociaż nie mieszkają ze sobą, postanawiają ten wieczór, ten jeden wieczór, spędzić razem, spędzić wspólnie. Idą do mieszkania kobiety i starają się nie zauważać tego, co się z nimi stało. Na przykład były mąż, były partner tej kobiety, stara się nie widzieć porozstawianych wszędzie kieliszków, dowodów tego, że jego partnerka zbyt dużo pije. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, jeszcze jej książki nie czytałam, ale wydaje mi się, że to książka o tym, jak żyć po stracie. Ucieczka, seria skandynawska. Kolejna książka to coś, o czym pewnie mało kto mówi, ponieważ wydawnictwo też nie jest jakieś bardzo znane i raczej nie miało wielkich hitów. Biblioteka Słów, tak nazywa się wydawnictwo. Autorką tej książki jest Iwana Sojat, a tytuł jej brzmi Unterstadt. Trochę z niemieckiego, ale już Wam mówię, o czym jest ta książka. To książka chorwackiej młodej pisarki, która jest taką rodzinną sagą. Obejmuje cały XX wiek. Dzieje się w Osijeku, czyli w dużym chorwackim mieście. I rodzina, o której opowiada, ma niemieckie korzenie. Mamy tutaj wymienioną na okładce całą listę tego, czego dotyczy ta książka. Na przykład historyczne zawirowania, tożsamość, sprawiedliwość, niesprawiedliwość, śmierć, strach, miłość. Takie mamy tematy w tej książce, czyli bardzo życiowa. To książka o tym, jak dzieje świata, dzieje Europy, dzieje kraju wpływają na rodzinę, na jej bezpieczeństwo, na to, co wśród tych ludzi się dzieje. Bardzo ma fajną okładkę ta książka i powiem Wam szczerze, że jestem jej bardzo ciekawa. Tym bardziej, że ostatnio przeczytałam premierową książkę, debiutancką książkę Martyny Bundy pod tytułem Nieczułość. I ta książka także dotyczyła rodziny i działa się w XX wieku. Także była sagą rodzinną. Więc bardzo chętnie porównam sobie tę polską rodzinę dwudziestowieczną z rodziną chorwacką. Ciekawa jestem, co z tego wyjdzie, naprawdę. Kolejna książka to mini poradnik, mini ADHD coach. Napisała ten poradnik Alice Gendron, która sama jako osoba dorosła miała zdiagnozowane ADHD. I pod tytuł tej książki, jak wreszcie zrozumieć siebie. Ten poradnik zawiera sporo rysunków, jest taki bardzo przestronny, tam jest dużo miejsca. Fajnie się to czyta, fajnie ogląda. I ta książka pokazuje, jak żyć z taką diagnozą. Po pierwsze, jak się z nią pogodzić, a po drugie, co zrobić dla siebie, żeby żyło się lepiej. I ta książka także mówi o różnych objawach, o objawach swoistych i nieswoistych ADHD, o takich, które mogą się pojawić, ale nie muszą. Ta książka jest także o tym, jak poradzić sobie z różnymi emocjami, jak zarządzać swoim czasem, jak żyć lepiej. Myślę, że może być bardzo przydatna,
ponieważ my generalnie myśląc o ADHD, myślimy o dzieciach, ewentualnie o młodzieży. Ale przecież dzieci, młodzież z taką diagnozą wychodzą w świat, stają się dorosłymi. ADHD nie zanika, ono nie przechodzi, to nie jest, wiecie, choroba wieku dziecięcego. Z tym trzeba żyć. A jak z tym żyć? O tym właśnie dowiemy się z tego poradnika. I mam jeszcze jedną książkę, bardzo grubą, ale jest zadziwiająco lekka. Autorem jest Sam Harris i to jest podcaster. On ma bardzo popularny podcast pod tytułem Making Sense. I do tego podcastu zaprasza wielu znanych, popularnych rozmówców. Rozmówców, którzy mają coś ważnego, istotnego do powiedzenia. Listę rozmówców, których rozmowy zawarł w tej książce, mamy na okładce. Wśród nich na przykład jest Timothy Snyder, który wydaje swoje książki w wydawnictwie Znak w Polsce. Mamy także Davida Krakauera. Z takich jeszcze znanych nazwisk widzę też tutaj Daniela Kahnemana. On napisał książkę o sile nawyków. Tak więc mamy tutaj sporą grupę ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. I ta książka opowiada o tym, jak żyć. To szczera rozmowa, niezależnie jak trudna i kontrowersyjna, pozostaje jedyną ścieżką dostępu intelektualnego i moralnego do innego człowieka. Tak mamy napisane tutaj na okładce. A te rozmowy są naprawdę dosyć obszerne i myślę, że wyczerpujące temat. Także polecam Wam, być może fajna jest to książka na prezent dla kogoś. Teraz trzy książki o wykorzystaniu. O wykorzystaniu jednej grupy przez inną grupę. Po pierwsze, reportaż Joanny Lamparskiej pod tytułem Lekarze do zabijania. Medyczna gwardia Hitlera. I już na okładce dowiadujemy się, że takich lekarzy, którzy służyli Hitlerowi, było 300. Medyczna gwardia Hitlera w obozach koncentracyjnych. Czego oni się dopuszczali w tych obozach koncentracyjnych, to my już dość dobrze wiemy. Ten temat został dogłębnie zbadany. Ale autorka tutaj zastanawia się nad tym, jakimi ludźmi byli ci lekarze, którzy prawdopodobnie w czasie wojny nigdy nie dopuściliby się takich okrucieństw, nigdy nie przeszliby przez tą linię dzielącą człowieka od potwora. Natomiast wykonując rozkazy Hitlera, zmienili się w zupełnie kogoś innego. Zmienili się w maszyny do zabijania. I jacy oni byli? Czy kochali swoje dzieci? Czy mieli życie rodzinne? Dlaczego uciekając do Niemiec, kiedy Hitler zaczynał przegrywać wojnę, zatrzymywali się w Grossrosen na Dolnym Śląsku? Mamy tutaj sporo fotografii w tej książce i myślę, że mogę Wam polecić nawet bez czytania ten reportaż, ponieważ Joanna Lamparska pisze naprawdę bardzo ciekawie i jest specjalistką od tej tematyki, od tematyki obozów koncentracyjnych, od tematyki medycyny oraz Dolnego Śląska. Druga książka to powieść. Powieść napisana przez pierwszą czarnoskórą noblistkę literacką, czyli Toni Morrison. Umiłowana. To jest nowe wydanie, nowe tłumaczenie. I to jest chyba także jedno z najsłynniejszych dzieł tej autorki. Opowiada o czarnoskórej kobiecie, która uciekła z farmy, przeprowadziła się do innego stanu i jako wolna kobieta żyje ze swoimi dziećmi oraz swoją teściową. Cały czas jednak wspomina bezimienne dziecko, którego grób został na farmie. To dziecko podpisane było na nagrobku jako umiłowana, czyli beloved. I jest to książka o niewolnictwie, o jego skutkach, o tym, jak niewolnictwo odciska swoje piętno nie tylko na pierwszym pokoleniu, lecz także dużo, dużo później. Książka o wykorzystaniu, która została zadedykowana
już Wam mówię, 60 milionom i więcej. Czyli wiemy, o co chodzi. I jeszcze jedna książka, a tak naprawdę dwie połączone razem. Dwa reportaże Svena Lindqvista, Wytępić całe to bydło, oraz drugi reportaż, czyli Terra Nullius. Te reportaże zostały wydane tutaj w jednym tomie. One wcześniej ukazywały się oddzielnie, chyba także oba w wydawnictwie WAB. Jest to historia kolonialnego terroru i ludobójstwa. Pierwsza część, czyli Wytępić całe to bydło, dotyczy Afryki, druga dotyczy Australii. I oczywiście autor tutaj, pisząc ten reportaż, skupiał się na niegodziwości białego człowieka, który w imię religii, postępu, cywilizacji, ale także ekonomii i rynku podbijał inne kraje, podbijał inne lądy i bardzo źle postępował z mieszkającymi tam ludźmi. Wytępić całe to bydło jest klasyką reportażu, także myślę, że jeżeli jeszcze nie znacie, to warto się zaopatrzeć w tę książkę. I teraz pozostały mi takie trzy książki, które roboczo nazwałam sobie książkami o sztuce. Aczkolwiek pierwsza może nie do końca się wpasowuje aż tak w tę kategorię. To książka Sundeva Sandhu, bardzo trudne imię i nazwisko, Miasto nocą Londyn. I to jest też książka, która otwiera nową serię w wydawnictwie Książkowe Klimaty. To będzie seria, w której wydawane będą książki angielskie albo książki o Anglii. I tutaj mamy taką nie za dużą historię. Jest to zbiór esejów, zbiór mini reportaży, w którym autor chodzi po nocnym Londynie i obserwuje toczące się tam życie. Patrzy, kto wtedy pracuje, kiedy inni śpią. I między innymi jest tutaj o sprzątaczach, jest o tak zwanych szambonurkach, o modlących się siostrach zakonnych. Mamy także jakichś tam kierowców i innych ludzi, którzy wykonują pracę po zmroku. Także jestem bardzo ciekawa, czy to będzie mocny start w nową serię. Agnieszka Pajączkowska, którą być może pamiętacie z książki Wędrowny zakład fotograficzny, w którym jeździła po małych miejscowościach w Polsce i robiła zdjęcia starszym ludziom. Napisała kolejną książkę, trochę zbliżoną tematycznie, Nieprzezroczyste, historie chłopskiej fotografii. Teraz nie jest to reportaż, w którym autorka sama jeździ i szuka tematów, lecz książka o zdjęciach, które przedstawiają ludzi ze wsi. Starych fotografiach, które przekazuje się z pokolenia na pokolenie. I te fotografie oczywiście w dużym stopniu są tutaj reprodukowane. Ale autorka niekoniecznie pisze o tym, co znajduje się na tych zdjęciach. Ona zastanawia się, co się na nich nie znajduje. I dlaczego pewnych rzeczy nie fotografowano? Co jest w tle, niekoniecznie na pierwszym planie? Jest to taka książka, która jest mini reportażem, oprócz tego książką filozoficzną, esejem. Autorka przytacza tutaj cytaty z innych książek dotyczących fotografii. Także myślę, że będzie to taka uczta intelektualna, ale także coś, co może nam się spodobać. Myślę, że dość mocno ta książka nawiązuje do modnego ostatnio tematu chłopek, więc jeżeli spodobały Wam się chłopki, to być może ta książka będzie takim pogłębieniem tego tematu. I ostatnia książka, o której mówiłam, że nowością nie jest, to coś, co sobie kupiłam, ponieważ bardzo mnie to zainteresowało i w ogóle jestem zachwycona tym, jak ta książka jest wydana. Już Wam pokazuję, ale jest bardzo ciężka. Jest to o sztuce. Napisana książka przez Gombricha, która miała już mnóstwo wydań, ale to tutaj, które mam, jest na takim papierze kredowym, bardzo porządnym i zawiera mnóstwo reprodukcji obrazów, dzieł sztuki, płaskorzeźb, czego byśmy sobie tylko nie wymarzyli.
podobno jest także bardzo fajnie napisana, bardzo przystępnie i jest mądrą książką. To nie jest tylko album, w którym przerzuca się strony i ogląda obrazki, ale także sam tekst jest wciąż aktualny i bardzo fachowy. Także jeżeli nie znacie i jeszcze nie dotykaliście, nie oglądaliście, to bardzo Wam polecam zobaczyć, pomacać, pooglądać i się zakochać. Słuchajcie, 10 książek. Mnie one wszystkie bardzo mocno pociągają. Gdybym tylko miała wolny czas, to na pewno wszystkie przeczytałabym je do końca roku. Natomiast w sytuacji, w jakiej teraz się znajduję, kiedy czasu wolnego mam bardzo mało, to na pewno postaram się choć kilka z nich przeczytać przed końcem roku. Być może już w styczniu, może jeszcze pod koniec grudnia uda mi się nagrać obgadanki, w których opowiem Wam o którejś z tych książek. Jeszcze w tym roku chciałabym nagrać film o najlepszych książkach 2023. Także Was także zapraszam już do tego, żebyście robili swoje podsumowania, żebyśmy mogli się wymienić naszymi listami najulubieńszych książek. Teraz już się żegnam, lecę dalej czytać, a Wy meldujecie się za tydzień na YouTubie o godzinie 18 we wtorek. Do zobaczenia!